Okej, okay. Witam YouTube, ja jestem Zenek, to są Settlersi Online. Jest to kolejna przygoda, którą mam zamiar przejść wspólnie z wami. Jest to przygoda, którą otrzymałem od jednego z widzów, który prosił mnie, żebym ją ukończył. A więc mam zamiar ją teraz ukończyć. Przygoda nazywa się Stare Ruiny. Zobaczmy może szczegóły tej przygody. Poziom trudności 4. Na początku mi się wydawało, że jest to dość trudna przygoda, bo jest dość sporo takich, kurczę, bossów, że tak powiem, finałowych, tak jakby. No może nie finałowych, bo finałowy boss jest dość konkretny, ma 30 tysięcy życia, jest dość silny. Także no, ocena tego na poziom 4. Ja myślę, że to jest do przejścia na jeden raz przy mojej pięciogenerałowej armii, czy mojej armii składającej się z pięciu generałów, to sobie spokojnie, myślę, z tym poradzę. Ale gracze, którzy posiadają mniejszą armię, mogą mieć z tym trudności. Myślę, że ocenienie tej przygody na 4 to jest moim zdaniem troszkę zaniżone, bo na co najmniej powinna mieć 5, tak według mojej oceny. No okej, o co tu chodzi? Ukończ szereg zadań. Tu jest sporo jakichś pobocznych zadań między innymi, no ale między innymi też trzeba pokonać obozy. Dobra, na początku były to jakieś zawalone drzewa na drodze ułożone. Ja je wyklikałem, bo nie wiedziałem, o co z nimi chodzi na początku. A okazało się, że było to jedno z zadań, które się nazywało oczyść drogę też. Z tych drzew trzeba było oczyścić tą drogę. Także te drzewa już oczyściłem. To było takie jedno poboczne zadanie, które wykonałem jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania. Dobra, przyjrzyjmy się. Tak jak powiedziałem, mam 5 generałów. Przyjrzyjmy się teraz może przeciwnikom. Przeciwnikom, którzy na nas czekają podczas wykonywania tej misji. Pierwszy obóz jest dość łatwy, jest to 60 łotrzyków i 60 miotaczy kamieni, prościzna. Jeden generał z setką konnych i z setką żołnierzy spokojnie sobie z tym poradzi. Tutaj mamy 70 piesków i 60 łotrzyków. A tutaj tak samo, myślę, że wyślę na tych gości 200 żołnierzy, po prostu, żeby się z tym wszystkim rozprawić i tyle. Tutaj mamy 60 łotrzyków i 60 łowców, którzy są tak naprawdę łucznikami, tak jakby, więc wyślę na nich 100 konnych i 100 żołnierzy, także spokojnie sobie z tym poradzą. Tu mam przywódca bandytów, jest tu jednooki Bert, dość silny, noska 6000 zdrowia, pomiędzy 300-500 punktów ataku. Celność 50% i ostatni atak. Myślę, że wyślę na nich 200 żołnierzy. 200 żołnierzy myślę, że spokojnie wystarczy, albo się zastanawiam, bo jeszcze zastanawiam się pomiędzy 200 żołnierzami a setką żołnierzy i setką łuczników wyborowych. Jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jakie straty będą przy symulacji. Dalej mamy jakieś gospodarstwa, domy, które możliwe, że też są jakimiś zadaniami do wykonania, bo są jakieś cyferki nad nimi, a jak jest taka cyferka, to znaczy, że to można wyklikać, czy coś w tym stylu. Także nie wiem do końca, o co chodzi z tym jeszcze. Tutaj mamy jakąś wielką kamienną ścianę, którą też możemy wyklikać. Tu mamy wyczerpane złoże, też możemy je wyklikać, czyli prawdopodobnie będzie to jakieś zadanie, zadanie poboczne, czy coś takiego. A może będzie to zadanie główne, cholera wie, zobaczymy. Dobra, tutaj nie ma żadnych obozów, tak jak widać. Następnym obozem jest obóz kultystów. Jest tutaj 80 jeźdźców mroku i 80 fanatyków. No myślę, że wyślę na tych gości po prostu 200 żołnierzy i też sobie dadzą z tym radę. I teraz tak, tutaj mamy bagienną wiedźmę i tutaj mamy następny obóz. Tutaj w sumie to są dwie bagienne wiedźmy, na które można wysłać albo 200 żołnierzy, albo 100 żołnierzy i 100 łuczników wyborowych i też sobie z tym poradzą. No i na końcu mamy bossa, pomiot piekielny, na którego trzeba bankowo wysłać 200 żołnierzy, ponieważ gościu ma pierwszy atak i atak na najsłabszy cel, czyli jeżeli wyślę łuczników, to wszyscy zginą z miejsca, także nie ma sensu ich po prostu wysyłać. Trzeba wysłać 200 żołnierzy i na tym będzie GG. I to będzie GG po wysłaniu 200 żołnierzy i pokonaniu tego piekielnego pomiota. Czy pomiota piekielnego, jak to woli. Ok. Pierwszy obóz to 60 łotrzyków i 60 miotaczy z kamieniami, a więc biorę sobie setkę konnych, setkę żołnierzy i najeżdżam to coś.
Jest to tylko jeden istnieje tylko jedna możliwość przejścia tej mapy, czyli po prostu trzeba się poruszać po tej wyznaczonej ścieżce. Nie można iść sobie na przykład jakoś wybrać jednej z dróg, albo są. Nie ma po prostu dwóch dróg wykonania tej misji, jest tylko jedna droga, którą trzeba właśnie przejść w ten sposób, tak jak pokazuję to teraz kursorem. Nie ma innej możliwości, bo jest tu rzeka i jezioro, które dzielą tą wyspę na pół, tak jakby, i po prostu. No nie ma innej drogi, po prostu jest tylko jedna droga na przejście tej misji. Dobra, no więc nasz Żukow generał się porusza do pierwszego obozu. Myślę, że nie powinno być większego problemu z tym. Tak jak powiedziałem, mam 5 generałów, jest to... Każdy z tych generałów ma 100 żołnierzy, czyli jest tu 500 żołnierzy i jest 300 konnych i 200 łuczników wyborowych. Okej, Żukow dotarł prawie na miejsce swojej bitwy. Dobra, zaczęła się wojenka. A ja chciałem powiedzieć coś o doświadczeniu, jakie można zgarnąć za tą przygodę. Jest to bodajże ponad 5000 punktów doświadczenia, czyli dość sporo. Jeszcze oczywiście są jakieś nagrody, oczywiście wszystko pokażę pod koniec. Pod koniec filmu będzie pokazane po zakończeniu misji, gdy wrócę na swoją wyspę i dostanę nagrody. Także dostanę nagrody, jakieś surowce i doświadczenie, które wynosi ponad 5000 punktów. Z tego co się naczytałem na jakichś forach, także dość sporo. Dobra, zobaczmy jak sobie radzi nasz Żukow. Pojawił się licznik Geigera, czyli te paseczki kolorowe, które oznaczają, że... No, oznaczają tylko jedno, że wygraliśmy. Pytanie tylko, czy jakieś straty poniosę. Myślę, że nie powinno być jakichś większych strat. Paru żołnierzy może i to wszystko. Tak jest. Zobaczmy raport. Powtóreczka. Konni powinni zmieść tych gości z powierzchni ziemi. Miotaczy kamieni powinni rozjechać na dzień dobry wszystkich. Tak jest. Jeszcze paru tych. I let's go. Wow, nawet strzałka zaczęła poprawnie działać. Niesamowite. Płynnie się porusza i w ogóle. Jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście ostatnie filmiki, to za każdym razem ta strzałka tak dziwnie drgała i po prostu nic się z nią działo. Okej, straciłem 13 żołnierzy. To dość sporo nawet. Myślałem, że trochę mniej ich stracę. Chociaż Łotrzyk posiada 40 punktów zdrowia i pomiędzy 15 a 30 punktów ataku i 60% celności. Czyli dość sporo nawet ataku posiada. No, moi żołnierze posiadają pomiędzy 20 a 40, ale mają celność znacznie lepszą. 13 myślę, że do zaakceptowania straty. Dobra, jedziemy do następnego obozu. Tutaj wyślemy 200 żołnierzy, bo są pieski, a ja nie chcę tracić konnych zbytnio. Tak, gdybym wysłał 100 konnych, to bym stracił 70 na bank, bo po prostu ci konni starliby się z tymi psami i po prostu doszłoby pomiędzy nimi do morderczego pojedynku, w którym by na pewno zginęło 70 moich konnych. Oczywiście zginęłyby też pieski, także no wolę wysłać po prostu żołnierzy, którzy sobie znacznie lepiej z tym poradzą. Taki pies, który posiada 10 punktów ataku, nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia dla moich żołnierzy. Ja sobie wezmę stąd, wywalę 100 żołnierzy. Stąd wywalę 100 konnych. Wyślę tam 187 bez tych 13, których przed chwilą straciłem. Zobaczymy jak symulacja. 20% swojego woja stracę. Onki tonki, let's go. Ja myślę, że po prostu wytnę ten kawałek, bo to jest dość długa droga i po prostu przedstawię wam już samą końcówkę bitwy. Także do zobaczenia za chwilę. Po prostu za chwilę będzie końcóweczka tej bitwy i raport. Ok, jestem z powrotem. Mój generał właśnie dotarł na pole bitwy. Pojawił się licznik, czyli oznacza to tylko jedno, że wygrałem ten pojedynek już. Teraz trzeba tylko odczekać, żeby energia spadła do końca. Zaraz zobaczymy raport pelikana z tej potyczki. Ok, jedziemy. Tak jest. Proszę raport. Let's go. 187 żołnierzy kontra 70 piesków strażniczych i 60 łotrzyków.
Dobra, pieski zaatakowały, zabiły 6 żołnierzy. Teraz moi żołnierze atakują i powinni wykończyć to wszystko w pierwszym podejściu, moim zdaniem. Tak jest. Stracę coś jeszcze? No i straciłem 15 żołnierzy, w sumie 21. Okej. Okay. Gra. Potyczka zakończyła się na pierwszej rundzie, także bardzo szybko. Okej. To teraz wyślę następnego generała do tego obozu. Myślę, że wyślę tutaj setkę żołnierzy i setkę konnych. Ale to oczywiście nie będę tego pokazywał z samego przejścia, tylko pokażę wam po prostu samą końcówkę bitwy, żeby po prostu ten filmik nie był zbyt długi, bo samo przechodzenie tego generała jest dość nużące i męczące. Także do zobaczenia za chwilę przy tym obozie, gdy mój generał już do niego dotrze i będzie atakował. Do zobaczenia. Okej, tu jestem z powrotem. Tak jak widać, nasz generał dociera do kolejnego celu swojego ataku. Jest to obóz, w którym jest 60 łotrów i 50 łowców. Tak jak powiedziałem wcześniej, wysłałem na ten obóz setkę konnych i setkę żołnierzy. Takie ustawienie armii dlaczego? Znaczy, dlaczego takie ustawienie armii? Bo są tu właśnie ci łowcy, których najłatwiej pokonać jest konnicą, dlatego wybrałem setkę konnych i setkę żołnierzy, żeby sobie poradzili z łotrzykami. Okej, myślę, że z tym obozem nie będzie najmniejszego problemu, także za chwilę się pojawi licznik Geigera. Walka powinna być wygrana raczej, bezproblemowo. Następnym obozem jest przywódca bandytów, jest tu gościu pod tytułem Jednooki Bert, który ma 6000 energii. Towarzyszy mu jeszcze 60 łowców. Myślę, że wyślę na 200 żołnierzy, żeby się nie patyczkować specjalnie z tymi typami i ich rozwalić w drobny mak, za przeproszeniem. No i tyle, 200 żołnierzy będzie spokojnie, spokojnie na to wystarczy. Dobra, pojawił się licznik energii, czyli wygraliśmy. Obóz się już ładnie dymi. Oznacza to już jego bliski koniec. Okidonki. Jest raport? Jeszcze nie. Teraz jest raport z bitwy. Strat nie powinno być dużo, pewnie znowu stracę z jakichś 15 żołnierzy przez tych 60 łotrów. No i to wszystko. Ci goście padną na dzień dobry. Tak jest. Dobra, ilustracja żołnierzy w tej potyczce. Uwaga. Ładnie strzałka animowana jest. Płynnie to chodzi w końcu. Do tej pory tak to dziwnie skakało. Jakiś problem z tą animacją. No, straciłem, tak jak powiedziałem, 14 żołnierzy. Okej, tybie. To do zobaczenia za chwilę, żeby tego nie przedłużyć jak zwykle. Do zobaczenia pod tym obozem przywódcy bandytów. Wyślę tam 200 żołnierzy, żeby jak najprędzej się z tym rozprawić. Jest to bodajże Jednooki Bert. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Okej, jestem z powrotem. Nasz generał zbliża się właśnie do przywódcy bandytów. Jest nim Jednooki Bear, który ma 6000 zdrowia, 3, atak pomiędzy 300-500, celność 50% i inicjatywy. Ostatni atak, a umiejętność to uszkodzenia obszarowe. Towarzyszy mu jeszcze 60 łowców, czyli 60, tak jakby łuczników. Ja wysłałem na niego generała z 200 żołnierzami. Myślę, że 200 żołnierzy bez problemu sobie poradzi tymi dwoma typkami. Symulacja mówiła mi, że stracę około 20% wojska, czyli jakieś 40 żołnierzy. Zobaczymy, jak się ma symulacja do rzeczywistości, czyli za chwilę się przekonam, ilu stracę. Mam nadzieję, że licznik się szybko pojawi, chociaż tutaj ta walka może być trochę trudniejsza z gościem, który ma 6000 zdrowia. To może chwilę to potrwać. Następnie nie ma żadnych obozów, także będzie to jakieś zadania będą związane z klikaniem czegoś, bo tu jest jakiś dom, tu jest jakaś chata leśnika. A co tu dalej mamy? Tu mamy jakieś wielką kamienną ścianę, którą też trzeba prawdopodobnie będzie wyklikać jakoś, czyli jakiś banał. Tu się już pojawił licznik, oznacza to, że wygrałem. Zaraz zobaczymy raport, kurczę, z bitwy. Zobaczymy, jakie straty poniosłem i ile tur zajęło pokonanie naszemu generałowi przywódcy bandytów. Czyli
tytułowego jednookiego Berta. Dość silna jednostka, 6000 zdrowia. Także dość sporo. Ok, wykonałem zadanie. Zobaczmy najpierw raport z bitwy. Jak to wszystko przebiegało. Że 10 łuczników padło na dzień dobry. Bert stracił praktycznie całe życie za pierwszym podejściem. Patrzymy ilustrację. 28 żołnierzy. Atakie powolnych jednostek. Dobra. Jeden za atak. A to ona taka była chyba jeszcze. A to wygląda tak, czy o co tu chodzi? Strzałka jest w tą stronę, czyli to atak zwykłych jednostek. A to on chyba tak atakował. Dobra. Teraz atakują ponownie moi żołdacy. Do widzenia, Bercie. Tak jest. Dwie rundy. Kaszka z mleczkiem po prostu. Okej, okay, wykonano zadania. Zobaczmy, co takiego wykonałem. Zniszcz wszystkie obozy przywódcy bandytów. Zniszcz wszystkie łatwe obozy bandytów. Proszę bardzo. Zostało to wykonane. Co teraz mnie czeka? Ja prawdopodobnie przeniosę sobie obozy tutaj gdzieś. Także nie będę wam tego już pokazywał. Przenoszenie tych obozów, bo ci generałowie będą szli bardzo powoli, bardzo długo. Ewentualnie jeszcze zobaczymy, co tu jest jeszcze z nowych zadań. Kursorem myszy wybierz zwykłe domostwo, kursorem myszy wybierz gospodarstwo. Wybierz chatę leśnika za pomocą kursora myszy. Genialnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Coś jeszcze do wykonania mam? Jakieś potężnie trudne zadanie? Okej. Okay. Stare ruiny. Co dalej? Atakuj ogrodzenia i mury, aby je zniszczyć. Pokonaj gada na bagnach. O, jakiego gada? O co tu chodzi? Gdzie jest gad na bagnach? Wyczerpane złoże. A, tego zioma. Z rzęda. No tak, zapomniałem, że ten typek ma dość sporo, kurczę, zdrowia, bo on ma 10 tysięcy punktów zdrowia. Dobra. To ja myślę, że sobie przeniosę sobie zaraz obozy. Niech tylko ten generał mój niesamowity przejdzie. Ja sobie przeniosę te obozy gdzieś. Kurczę blade. To wszystko jest dość daleko. Tutaj mogę tylko jeden obóz zbudować. Dobra, to ja sobie najpierw przeniosę tych moich generałów tutaj. Proszę bardzo. Niech oni już powoli sobie kulają się. Tego ostatniego oczywiście też przeniosę za chwilę. Okej, to już nie będę wam tego pokazywał, bo tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Po prostu pokażę, co dalej trzeba zrobić ewentualnie z tymi murami, bo trzeba je zaatakować jakoś. No trochę to potrwa, jeżeli będę miał atakować co chwilę jednym generałem. Po prostu chyba puszczę wszystkich. Każdy z nich będzie atakował osobnie inną ścianę. Mam nadzieję, że tak będzie można to wykonać. No i tyle. Wielka kamienna ściana. Później trzeba będzie zaatakować tego typa. Z rzęda 10 tysięcy punktów zdrowia, atak pomiędzy 500 a 750% celności, ostatni atak, atak na najsłabszy cel, czyli znowu trzeba będzie wysłać 200 żołdaków. Okej, prześlę jeszcze tego swojego ostatniego generała gdzieś tutaj. No okej, widzimy się za chwilę w takim razie. Okej, jestem z powrotem. Wysłałem tego generała już, aby atakował wielką kamienną ścianę. Zaraz zobaczymy, jak to się będzie odbywać. Czy ja to w ogóle stracę jakichś żołnierzy na ataku tej ściany, czy nie? Symulacja twierdzi, że stracę 20% żołnierzy, także nie wiem, jak to będzie do końca wyglądać. Okej, tutaj mam następny obóz. Przeniosłem sobie tego generała w to miejsce tutaj trochę dalej. Tu mogę umieścić tylko jeden obóz. A więc postanowiłem go sobie tutaj przenieść, żeby szybciej po prostu atakować te kamienne ściany. Teraz wyślę go znowu. Jeżeli nie będę ponosił żadnych strat, po prostu jeżeli te ataki na te kamienne ściany nie będą po prostu kosztowały mnie żadnych żołnierzy, to nie będę po prostu pokazywał tego na filmie, tylko po prostu przyspieszę to, że po prostu przestanę nagrywać na pewien moment, zniszczę te wszystkie ściany i po prostu pokażę wam już filmik w momencie, gdy najwyżej przeniosę wszystkich generałów tutaj na te pole i będę się zamierzał, po prostu zacznę, będę miał po prostu już możliwość zaatakowania tego gościa, czyli z rzędy. No i po prostu pokażę wam ciąg dalszy tej walki, po prostu gdy mój generał będzie już go atakował. Myślę, że rozwalanie tych kamiennych ścian to nie jest nic ciekawego, jeżeli nie ma tutaj żadnych strat w wojsku, to tak naprawdę to jest po prostu jakiś banał. Wystarczy wysłać tu pewnie jednego żołnierza i generała i on też pokona tą kamienną ścianę. No ale zaraz się przekonam, zaraz zobaczę, czy będzie po tej walce, czy będzie jakiś raport z pola bitwy.
Także jeszcze chwilę zostanę tutaj. Jeżeli będzie coś ciekawego się działo, to będę dalej nagrywał, a jeżeli to będzie po prostu samo jakieś niszczenie tych ścian, to po prostu nie będę tego pokazywał, bo tak jak mówię, będzie to dość nudne i bezsensowne trochę. Pokażę od razu atak na zrzędę. Okej. Zobaczmy, co tu się stanie. Tutaj już ta walka dobiega końca. Dobra, generał wygrał. Zobaczmy raport z pola bitwy. No to nie ten raport. Czy będzie w ogóle jakiś raport z pola bitwy po ataku na tą ścianę? Coś mi się widzi, że nie będzie w ogóle raportu. Okej, to jest banał. Tak jak widać, nie ma nawet raportu z pola bitwy po ataku na tą ścianę. Więc po prostu ja tak naprawdę chyba tutaj nie ponoszę żadnych strat. Więc nie będę tego nagrywał, bo tak jak mówię, to jest po prostu jakaś prościzna. Wystarczy wysłać jednego żołnierza i też to pewnie by rozwalił. Także nie będę tutaj się... No dokładnie, nie ma żadnych strat, nie poniosłem. Dobra, więc nie będę nagrywał tego, tylko po prostu zniszczę te wszystkie ściany, przeniosę swoich generałów tutaj na to miejsce, na to pole, w ten sektor, że tak powiem, bo to jest taki w sumie jeden sektor, taki ogrodzony tymi, kurczę, palikami wyznaczającymi granice. I po prostu pokażę od razu atak na tą wyczerpaną kopalnię, czy wyczerpane złoże, gdzie znajduje się zrzęda. Dobra, do zobaczenia za chwilę w takim razie. Tak, jak wróciłem na moment, żeby pokazać wam, jak zabawnie wygląda pokonywanie tych ścian. Wysłałem trzech generałów stąd i wszyscy w sumie zaatakowali w tym samym momencie tą ścianę i tak to wygląda śmiesznie nawet. Są trzy liczniki, trzech generałów i trzy fragmenty ściany. Po prostu zaraz się one rozpadną. Stąd wysłałem czwartego generała, żeby zaatakował tą wielką kamienną ścianę. I tu prawdopodobnie gdzieś jeszcze się bunkruje jeden jeszcze gościu. Chociaż nie, on nie ma żadnych żołnierzy. Jest tu jeden generał, ale niestety nie ma żadnych żołnierzy. Wszystkich już poprzełączałem gdzie indziej. Nie, zaraz. Nie, jest jeden dokładnie. Dobra, tylko sobie wyślę. Powiedzmy, wyślę go sobie tutaj. Oni, ci generałowie mogą przechodzić przez te ściany. To nie jest tak sobozamierz, że one mają jakieś, kurcze, strefy, które po prostu w pewnym momencie, gdy generał wejdzie w taką strefę, zostanie przełączony i będzie atakował ten obóz, na którego strefę wszedł. Także te ściany nie posiadają takich stref, także generał może sobie spokojnie pomiędzy tymi ścianami przełazić chyba. Bo wysłałem właśnie stamtąd tutaj, a te ściany jeszcze tutaj generała na tą ścianę, a te ściany tutaj jeszcze były przed chwilą i gra po prostu żadnego problemu nie zgłaszała, że generał zmieni cel czy coś takiego. Także tak jak widać, ściany to jest po prostu banał. A powtórki te, które się pojawiają z pola bitwy, to są powtórki z ostatniej bitwy, czyli bitwy z jednorokim Bertem, czyli to jest w sumie... Nie ma sensu tego oglądać, bo to są te same powtórki, które już widzieliście przed chwilą. Bert już dawno temu został pokonany. Dobra, to widzimy się, jak prześlę wszystkich generałów tutaj i będę atakował to wyczerpane złoże z rzędą w roli głównej. To na razie, do zobaczenia za moment. Okej, to jestem z powrotem po pokonaniu wszystkich kamiennych ścian. Wszyscy generałowie wrócili albo wracają do swoich obozów, a ja zwerbowałem tutaj 200 żołnierzy, że tak powiem. Przerzuciłem ich do tego generała, który właśnie zaatakował wyczerpane złoże. Czyli atakuje tutaj 200 żołnierzy, atakują tego, kurczę, śmiesznego jakiegoś, nie wiem jak on się nazywa. A, tego ziomka z dziwną gębą. W każdym bądź razie ma on bodajże, czy miał on bodajże chyba 10 tysięcy punktów zdrowia? Czy się mylę? No zaraz zobaczymy. Zresztą, no, symulacja twierdziła, że przy ataku 200 żołnierzy stracę 20% swojego wojska, czyli jakieś 40 żołnierzy. Jest tu bodajże chyba troszkę wilków, troszkę białych wilków, czy szarych wilków, jak one się nazywają. I ten jeden jakiś tam żartownisz, czy jakkolwiek on się tam nazywa. No ma dość sporo energii, ale no, symulacja twierdziła, że poradzili sobie bez problemu, pojawił się licznik, także znaczy, że wygrałem. A tak w ogóle to nie mogłem przenieść tutaj swoich obozów po zniszczeniu tych wszystkich kamiennych ścian, bo to jest, tak jak się okazuje, jeden sektor, on nie jest tutaj zamknięty, czyli muszę najpierw pokonać tego gościa jeszcze, żeby móc przenieść wszystkich swoich generałów z tego sektora do tego i przygotować się do ostatecznego ataku na obóz kultystów, a później na obozy kultystów, gdzie znajdują się
bagienne wiedźmy. No i na koniec muszę się rozprawić z gościem pod tytułem Pomiot Piekielny. Dobra, wykonałem zadanie, czyli pokonałem gada na bagnach. Zobaczmy teraz raport Pelikana z tej walki. Jak on się nazywa? Zrzęda właśnie. Zrzęda, który ma 10 tysięcy punktów zdrowia, atak pomiędzy 500 a 700, celność 50%, ostatni atak i atak na najsłabszy cel. Dobra. Zginęło na dzień dobry trzech moich żołdaków. Wilki mówią do widzenia. Szary wilk. Dobra, ilu z rzędu wykończy moich żołdaków teraz? Ja się pytam. O, szał, aż jeden zginął. No to grubo. Dobra, to widzę, to jest jakiś banał. To wystarczyło wysłać setkę żołnierzy i też by pewnie sobie poradziła z tym gościem. Czy zabiję go w tym podejściu? Tak jest, z rzędu zginął. Dobra. To GG. Nowe zadanie. Zniszcz ruiny, zdobywając obozowisko przywódcy okultystów. Trudne, trudne, średnie. Bla, 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 wiadomo o co chodzi, muszę zniszczyć wszystkie te obozy. Jeszcze przy okazji pewnie wyklikać te jakieś zarośnięte ruiny. Okej, w momencie, gdy mój generał wróci, ja sobie zobaczę, czy mogę już przenieść swoich generałów. Tak jest, mogę ich wszystkich tutaj przenieść. A więc zapraszam po prostu pod sam... pod sam nos praktycznie wrogiego obozu. Przeniosę ich tutaj. Ten gościu chyba co jest? Aha, już ruszył. Dobra, to poczekam aż ten wróci i też go tutaj przeniosę. I za chwilę się pojawię, jak wszystkie moje obozy wylądują w tym miejscu i zaczniemy ostateczny atak na tych kurna typków tutaj i dalej bagienne wiedźmy. Dobra, zaraz wracam. Okej, no to jestem znowu z powrotem, przeniosłem wszystkich generałów na to miejsce, tak jak widać, a więc zaczynamy atakować te cztery obozy, które zostały na tej mapie. Co tu mamy? 80 jeźdźców mroku i 80 fanatyków. Ja myślę, że wyślę po prostu sobie 200 żołdaków. Jeśli miałem 20 żołnierzy w jakimś zanadrzu. Czy się mylę? Nie mylę się. Przerzucę sobie 4 żołnierzy tutaj. 16 będzie lewitować w kosmosie. I jedziemy z tym koksem. Ci są nawet silni ci fanatycy, bo mają 20 punktów zdrowia. No silni tak. Relatywnie powiedzmy silni. Żołnierze mają 90 punktów zdrowia, więc powinni zrobić z nich miazgę. Dobra, więc jeszcze raz. 80 jeźdźców mroku, czyli takiej konnicy, która nie ma szans z żołnierzami, fanatycy to tacy jacyś lepsi kurcze ci rekruci. Może nawet tacy sami jak rekruci w sumie. Chociaż nie, rekruci mają więcej punktów zdrowia, mają chyba 60 punktów zdrowia. Także są na pewno lepsi ci rekruci od tych kurna jakichś wynalazków. Dobra, tu na mnie czekają dwie bagienne wiedźmy. Tutaj też wyślę po prostu 200 żołnierzy i tyle. No i w sumie na tego gościa ostatniego też trzeba wysłać 200 żołnierzy. Anki donki. To czekamy na pojawienie się licznika. Licznik, czy się pojawi, czy nie. Jest licznik, czyli jest GG. Co tu jeszcze jest do wyklikania? Jakaś księga, jakieś ruiny. Czy ja to mogę wyklikać już? Jeszcze nie. Yeah! Zwycięstwo. Zobaczmy raport Pelikana, jak to przebiegało. Ta niesamowicie trudna potyczka. Ja sobie z wrażenia aż poprawię słuchawki, bo już mnie zaczęły uwierać. O, straciłem dwóch żołnierzy. Zaatakowało ich 80 jeźdźców. Moją 200 żołdaków. Czy wszyscy zginą na dzień dobry? Tak jest. Jeszcze ci mają szansę swoją. O, no tak jak mówię, troszkę dalej im w kość. Moim żołnierzom nie powiem, 40 zginęło. Dobra, GG. Jedziemy dalej.
trzeba się uzbroić w jakąś większą siłę. Czyli trzeba tych wywalić. To już jest trzecia setka żołnierzy. Czyli tutaj trzeba zaatakować co najmniej 300 żołnierzami. 300 żołnierzy trzeba mieć po prostu, żeby tą całą mapkę przejść na bank. Czyli albo trzech generałów, albo dwóch generałów, który jeden generał musi mieć 200 żołnierzy. No najlepiej wziąć z sobą 400 żołnierzy. Myślę, że 400 żołnierzy spokojnie wystarczy na przejście całej tej mapy. Nie trzeba tutaj większej ilości. Mam na myśli żołnierzy, bo jeżeli gramy ochotnikami, jeżeli chcemy to przejść ochotnikami, no to potrzebować będziemy ich pewnie więcej, za jakieś 500, myślę, do przejść tej całej mapki. Ok, jest 200 żołnierzy, to ciśniemy. Czy mój dowódca zmieni cel? Nie. Stracę pomiędzy 20 a 50%. 95% swoich żołnierzy. WTF? No tak, ci są dość silni. Siewca pożłogi. God damn it, jeszcze się okaże, że tego nie przejdę za pierwszym podejściem. A co to jest ten siewca pożłogi? Czy to jest jakieś kamia do obrony wieży? To są ten. To są łucznicy chyba. Tak, to są łucznicy, jacyś tacy strzelcy. Ja myślę, że wyślę tam łuczników. Setkę i tyle. Dobra. Idźmy najpierw jeszcze raz w symulację, gdzie Jezus przeprowadza. Dobra. Pomiędzy 20 a 50% to dużo. No, to trzeba, myślę, wziąć trochę więcej. Tu trzeba 500 żołnierzy mieć z sobą, żeby przejść tą ten, albo w jakąś większą ilość ochotników. A nie, ochotników? Tak, ochotników, no trzeba by tu mieć więcej niż 500, myślę, do przejścia. Jak ja mam 500 żołnierzy i gra mi mówi, że stracę tutaj prawie 100% żołnierzy, czyli 200 tutaj stracę, a tam straciłem już po drodze, straciłem setkę żołnierzy jakąś, no to jest 300 żołnierzy na przejście tego minimum trzeba mieć i to jeszcze się prawdopodobnie nie da rady przejść całości z 300 żołnierzy. Więc myślę, że trzeba ich mieć trochę więcej. No ja mam ich 500 tutaj. 5 generałów, 500 żołnierzy, 200 łuczników i 300 konnych. Jeszcze raz przypomnę. Zobaczymy, jak ten generał sobie poradzi z tym obozem okultystów. Kultystów w sumie. Tutaj straty mają być pomiędzy 20 a 50%, a tutaj pomiędzy 50 a 90%. Także no nieciekawie. Nie wiem, jak to zrobić. Czy wysłać łuczników? Setkę łuczników i setkę żołnierzy. Ilu ich to jest? 80. No oni mają gruby atak pomiędzy 60 a 120 i 100% celności. To oh my god, po prostu dość spora siła. Czy może wysłać na nich? Zaraz, oni mają 30 punktów zdrowia. Jakbym wysłał konnych na nich? Musiałbym mieć, ale setka konnych ich wszystkich nie wybije, bo konni mają tylko ile? Mają 10 punktów ataku, no to potrzeba by mieć 3 razy tyle. 3 razy tyle konnych. Przynajmniej musiałbym mieć ilu zaraz? Musiałbym mieć prawie 300 konnych, żeby ich wszystkich wytępić za pierwszym podejściem. Mam tylko 100, to 3 ataki na tych gości. To mnie to nie bawi raczej. Ale zaraz zobaczę symulację, przeprowadzę symulację z setką konnych, z setką łuczników wyborowych i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pytanie, czy oni tutaj sobie poradzą. Cholera wie, jak ta walka będzie długo trwała. No, 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 ruchy, ruchy, ruchy. Dobra, jest licznik elegancko. No, ciekawe, no zajęło mi przejście całej tej mapki do tej pory już jakąś godzinę. Nie wiem, ile to będzie, jak połączę wszystkie filmiki razem przy renderowaniu filmu, ile czasu to zajmie. Te wszystkie małe odcinki, które tak nagrywałem we fragmentach, tą całą tą misję. Zobaczymy, ile to zajmie. No teraz już gram jakąś godzinę, także no, film by miał był długi, jakbym nie nagrywał bez przerw po prostu. Dobra, mniejsza z tym, zobaczmy raport Pelikana. Ile mi to zajmie po prostu. Ile, kurczę, poniosłem strat? Jakie straty? Bagienna wieczba i 80 tych jakichś kurna kultystów. Bagienna wieczba sobie atakuje, 4 zabiła, no szału nie ma. Pierwszy atak, super partia.
Dobra, ci padli. O, tutaj 1/3 zdrowia na tej pani. Będą potrzebne jakieś 3 ataki jeszcze, znaczy jeszcze 2 jakieś ataki, myślę. Bagienna wieźma zostanie pokonana. 2 albo 3 ataki, tak mi się wydaje. Schodzi po jakieś 1/3 zdrowia tej ziomalce za każdym atakiem, no tylko że tutaj było 200 żołnierzy, teraz jest 165, czyli to będzie tylko dłużej, coraz bardziej trwało. Także myślę, że 2 albo 3 ataki. A nie, 2 ataki bez problemu. Myślałem, że to dłużej zajmie, ale to jeszcze jeden atak jest GG. Pytanie, ilu ja tu stracę jeszcze żołdaków? Jeszcze z poświata. No i co? Do widzenia w takim razie. Tak mi się wydaje. Tak jest. Dobra. To teraz jedziemy z tym koksem. Wywalę są resztę żołnierzy. Dobiję do setki. I powiedzmy, że wrzucę setkę konnych. Którzy cholera wie, jak sobie poradzą z tymi gośćmi, z tymi jakimiś płonącymi czerepami. Zobaczymy, jak im pójdzie. 95% stracę, no to totalna kiszka, jak oni się nazywają? Siewca pożogi. Dobra, to wywalmy to. Jeźdźcy raczej konnie raczej sobie nie poradzą, bo oni mają 30 punktów zdrowia, a konny ma tylko 10 punktów ataku, co jest raczej słabe. Weźmy setkę łuczników wyborowych. Dodajmy ich tutaj. Także mamy teraz setkę łuczników i setkę żołnierzy. I symulację przeprowadźmy. 95% stracę, czyli jest najgorsza opcja. W sumie tak samo jak z konnymi, czyli trzeba po prostu wysłać 200 żołnierzy i nie ma co się z tym bawić. Dobra, przeprowadźmy symulację. Tu też stracę 95% żołnierzy, no god damn it, no to cholera wie, ile ja mam tych żołnierzy w sumie? Tutaj mam 200, tu mam setkę. Tak, tu mam setkę, tu mam w sumie 335 żołnierzy jeszcze. No na tego gościa potrzebuję 200 żołnierzy, co najmniej, żeby go pokonać. Zależy, ile ja tu stracę na tych gości. Czy może wysłać tutaj najpierw 300 konnych? Zaraz, czy ona ma ten pierwszy atak? No ma pierwszy atak, to nam i tych wszystkich konnych wybije w cholerę. 600 punktów ataku. To jeżeli taki konny ma 5 punktów zdrowia, to ona zabije mi 200 konnych na dzień dobry. Jednym atakiem zabija 200 konnych. Że mają zaraz 100 razy 5, to jest ile? To jest 500. 500, 200 to jest 1000 punktów. No to ona za jednym atakiem zabije mi maksymalnie ta ziomalka. Minimalnie zabije 40, maksymalnie zabije 60 konnych, bo ma 600 punktów ataku. No to się zupełnie raczej nie opłaca. Nie, to się nie opłaca. Po prostu wyślę 200 żołnierzy na pierwsze podejście. Tyle. Stracę 95% swoich żołnierzy. No zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli przegram, to ta przegrana jest zawsze szybko sygnalizowana, szybko oznajmiana, czyli po prostu generał wchodzi i coś tam się pojawia, co jakiś dzwoneczek zadzwoni. I po prostu przegrałem od razu. Czyli myślę, że jeżeli wtopię tych 200 żołnierzy tutaj, to nie będę w stanie po prostu pokonać tego gościa za pierwszym podejściem, czyli no prawdopodobnie będę musiał tą misję przerzucić na 2 odcinki. Znaczy myślę, że to wszystko wyrenderuję w jednym filmie, ale po prostu będę musiał wrócić tymi wszystkimi swoimi generałami do domu, na swoją wyspę. Przez jakiś czas będę musiał poprodukować trochę wojska, będę musiał poprodukować trochę po prostu żołnierzy i wrócić tu za parę godzin, jak wyprodukuję tych żołnierzy. Żeby wykończyć tego przywódcę kultystów, gościa pod tytułem Pomiot Piekielny. Bo z tym to myślę, że sobie poradzę z tymi żołnierzami, których tutaj mam. Ci goście są bardziej wymagający, te 80 tych gości jest bardziej wymagający, są bardziej wymagający niż jedna bagienna wiedźma, tak mi się wydaje. Bo ci goście mają pomiędzy 60 a 120 punktów ataku. No ale zobaczymy, no ale mają celność 100%, no to dlatego jest taka masakra po prostu. Oni mają 100% celność, więc
są bardzo silni. Dobra, jest mój generał. Zobaczymy, co się stanie. Coś tam walczy. Jakoś nie przegrywa na razie szybko. Także jest jakaś szansa, że wygra. Pytanie, jakie straty tylko będą. Żeby zostało tylko 200 żołnierzy, no to będę miał 200, żeby wysłać na tego typa tutaj i go rozwalić. No dobra, to czekamy. Myślę, że nie przegram tego już, bo gdybym miał to przegrać, to zawsze te przegrane są bardzo szybko sygnalizowane i po prostu ten generał praktycznie wchodzi i zaraz zostaje, że tak powiem, nieładnie wyrzucony z tego obozu. A skoro do tej pory nie wyleciał, to znaczy, że raczej wygra. Pytanie tylko, jakie straty ja tutaj poniosę. Ten obóz jest znacznie silniejszy od tego obozu tutaj, który przed chwilą pokonałem z tą pierwszą bagienną wiedźmą. Także no, straty będą na pewno większe. A jednak przegrałem. Oj, 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 niedobrze. A myślałem, że wygram. No i co się stało? 35 żołnierzy zostało? Nie, wszystkich zginęło. Wszyscy zginęli. No to nieładnie. Zobaczmy, co tu się stało. I czy w ogóle jakichś gości tutaj wykończyłem? Tych siewców pożogi? Dobra, pojedźmy z tym badziewiem. Zobaczmy, ilu ja tutaj zabiłam w takim razie. Dobra, to... Myślę, że bagienna wiedźma zginie. Gorzej będzie... No to dokładnie, jeden atak i 80 żołnierzy. To nie wygląda to za dobrze. Zobaczmy, co tu się stanie. Czy zabiję tą babę do końca? Setka żołnierzy została. Myślę, że nie zabiją jej nawet w pierwszym podejściu. O, dokładnie. Zaraz, czy ta energia jej się odnawia, czy nie? No bo to nie będzie wyglądało dobrze, jeżeli ja tutaj stracę 200 żołnierzy i ta baba jej się energia po prostu odnowi. To mnie troszkę będzie raczej osłabiać niż pomagać. Jeżeli tak będzie. Zaraz będę musiał kliknąć w ten obóz i zobaczyć. Dokładnie, to nawet jej tu nie zabije, Jezus Maria. To lekki fail ogród. Dobra, wszyscy zginęli. Pytanie, czy ta ziomalka ma pełną energię. Może i ona ma pełną energię. God damn it, to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak się do tego zabrać. Myślę, że muszę wysłać tu konnicę w takim razie. Że ta ziomalka co ona ma? No, ma pierwszy atak. Ona weźmie mi wybije konnicę do nogi, szczerze mówiąc. Premia, inicjatywa zwykła, premia do obrony wieży. Nie wiem, co mam tu zrobić, szczerze mówiąc. To jest dość trudne. Wezmę 200 konnych, żeby sobie poradzić chociaż z tymi kurna wynalazkami. Tutaj, kurna, zaczyna się nieciekawie dziać. Dobra. 200 konnych, którzy raczej będą spisani na straty, bo po prostu bagienna wiedźma raczej ich wszystkich wykończy. No ale zobaczymy. 95% swoich jednostek, super. Dobra, ale mam nadzieję, że zabiję tych siewców pożogi chociaż trochę. Bo goście nie są silni jakoś specjalnie. A ci mają z kolei atak na najsłabszy cel i pierwszy atak, więc no mam nadzieję, że coś zrobią tym gościom, no bo jak nie, to ja to bym wysyłał tych konnych normalnie w nieskończoność, żeby wybić tych gości do nogi w końcu. No trochę to może mi zająć czasu, po prostu pokonanie tej misji. Oh my god, coś mi się widzi, że to będzie dość trudne. Myślę, że ten obóz będzie trudniejszy do pokonania niż ten gościu. Normalnie 35 punktów zdrowia. Pierwszy atak. Atak pomiędzy 700 a 800. Celność 75. Atak na najsłabszy cel. Uszkodzenia obszarowe. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że zabiję paru tych siewców pożogi. Bo po prostu będzie nieciekawie. God damn it.
trzeba będzie wrócić na swoją wyspę, odbudować wojsko i po prostu znowu zaatakować. Pytanie, ilu ja stracę tych konnych i ilu oni zabiją tych siewców podżogi. Mam nadzieję, że zabiją z 15 co najmniej, no bo to jest normalnie masakra przy ich celności 100%. I sile ataku pomiędzy 60 a 120, no to jest jakieś grube przegięcie. Krótko mówiąc, tutaj ta baba jeszcze ma ten pierwszy atak i uszkodzenia obszarowe. Będzie atakować moich, kurcze blade, moich konnych na dzień dobry. No bo w sumie innych jednostek w tej armii nie ma. Dobra. Idą, jeden spawn, drugi zdzidą, a trzeciego niosą. Zaatakowali? Zaatakowali, super partia. Ci są raczej na bank skazani na porażkę. Cholera, trzeba było najpierw wysłać jednak... Jednak trzeba było wysłać najpierw konnych, żeby się jakoś poradzili sobie z tymi siewcami pożogi, a później dopiero wysłać 200 żołnierzy. Bo tak ich wszystkich wtopiłem i nic praktycznie nie zrobili. Zadali 3/4 obrażeń po prostu tej cholernej bagiennej wiedźmie, no ale problem w tym, że ona nie zginęła, a zdrowie jej się zregenerowało, więc to nie ma żadnego sensu. Wtopiłem 200 żołnierzy na nic. Dobra, przegrałem. To było do przewidzenia. 9 ich zostało. No! No to to ja rozumiem i teraz powinienem dopiero zaatakować żołnierzami. Goddammit. No, nie ta kolejność niestety. Czyli tak już wiecie, co macie robić. Najpierw trzeba zaatakować konnicą, żeby pozbyć się tych siewców pożogi. A później dopiero atakować żołnierzami. Ile mi tych żołnierzy zostało? Mam 130 żołnierzy. 130 żołnierzy i 100 konnych mam jeszcze. Ja myślę, że wyślę tych 100 konnych po to, żeby sobie po prostu poradzili z tymi siewcami pożogi do końca. Zobaczę ten raport Pelikana, jak to poszło. Dokładnie, no trzeba było wysłać najpierw 200 konnych, później wysyłać dopiero żołnierzy, to by było bez problemu żadnego. A tak muszę wrócić na wyspę, odbudować wojsko i dopiero atakować. Co zrobić? Generał zaatakował, genialnie. Dobra, 24 padło. Dalej, proszę, atak, 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 atak. Dobra. 24, ile ona wykończy? Wszystkich wykończyła. Dzień dobry, 9 zostało. Dobra, to ja biorę za tyłek po prostu swoich 100 konnych. Mam ich tutaj. Oni wszyscy zginą. A myślę, że wszystkich nie będę wysyłał. Myślę, że wyślę 50. Nie, wyślę 100, bo nie wiem, co się tam stanie. Nie wiem, ilu zabije ta cholerna baginna wiedźma. Więc żeby mieć pewność, że oni wykończą tych 9 siewców pożogi, to wyślę 100 konnych na to. 29 za przeproszeniem i tyle. No i dobra, mam 135. No myślę, że tą bagienną wieźbę tymi 135 żołnierzami myślę, że pokonam jeszcze, jak wezmę łuczników, to tym bardziej. Zaraz, czy ona ma atak na najsłabszy cel? Nie, ona ma tylko pierwszy atak, ale nie ma ataku na najsłabszy cel, czyli wezmę tych 130 żołnierzy i wezmę 70 łuczników wyborowych i myślę, że ją rozjadę w cholerę. Ale myślę, że tego gościa już nie pokonam, niestety, bo na niego potrzebuję co najmniej mieć 200 żołnierzy. Także myślę, że 100 żołnierzy i 100 łuczników to ja go nie pokonam na bank. Zresztą zobaczymy symulację, ale myślę, że sobie nie poradzę na pewno, bo muszę mieć 200 żołnierzy na 100%, bo on ma po prostu atak na najsłabszy cel. I przy tej celności i przy tej ilości uszkodzeń to, że to tam łuczników nie ma co wysyłać, bo oni zaraz zginą. Także to się mija z celem, po prostu tu trzeba wysłać kurna twardych, kurna żołdaków i tyle. Dobra. 100 konnych zbliża się, mam nadzieję, że wykończą w cholerę tych kurna siewców pożogi. No trochę sfejlowałem, nie powiem, bo trzeba było, tak jak mówię, najpierw wysłać konnych, żeby pozbyć się tych siewców pożogi, a wtedy dopiero wysyłać 200 żołnierzy i tyle, a tak ci żołnierze po prostu padli jak muchy, ostrzelani przez tych łuczników. No i tyle, trzeba było i wykończyć tych łuczników konnymi i do widzenia. Dobra, ci są skazani na stratę.
Znaczy jest to dość trudna misja, na pewno jest to dość trudna misja, szczególnie jeżeli się podejmie złe decyzje dotyczące ataku. Tak jak widzicie sami, no przynajmniej będziecie wiedzieli po obejrzeniu tego filmiku, w jaki sposób wykonać tą misję. Bo no, do łatwych to ona na pewno nie należy. Dobra, przegrałem, to było do przewidzenia. Pytanie, czy zabiłem wszystkich, tak jak została sama wiedźma. No to bierzemy zatyłek 100, kurczę blade, 30 żołnierzy. O, proszę coś takiego. 135 żołnierzy, res 65 łuczników wyborowych. Zobaczmy, jak to pójdzie teraz. No, 20% strat, takie straty to ja lubię. Dobra, no to jedziemy rozjechać bagienną wiedźmę w takim razie. No i pytanie, czy jeszcze uda mi się pokonać tego typa tutaj na koniec. Z taką ilością żołnierzy i taką ilością łuczników, cholera wie. Ale myślę, że sobie nie dał rady po prostu. Bo on ma atak na najsłabszy cel i po prostu za pierwszym podejściem wykończy mi wszystkich łuczników. Więc oni praktycznie nic nie zdziałają, jeżeli wyślę nawet tutaj 60 łuczników, to oni wszyscy zginą i zostanie mi tylko 130 żołnierzy, którzy sobie raczej na pewno z nim nie poradzą, bo ma on zbyt dużo po prostu punktów zdrowia. 35 tysięcy to jest dość dużo. Dobra, jedźmy z koksem, bo dość długo to już wszystko trwa. No cholera, no mówię, no to a dobrze kombinowałem na początku i tak myślałem, a może zaatakować najpierw konnicą, żeby się pozbyć tego badziewia, ale patrzę, no stracę 100%, no to i tak to było do przewidzenia, że stracę 100%, tak straciłem 200 żołnierzy na nic po prostu, bo wszyscy nic nie zrobili i po prostu zginęli, no co zrobić? Co zrobić? Przynajmniej będziecie wiedzieć, w jaki sposób pokonać tą misję. Człowiek uczy się na błędach. Dobra, typki atakują, mają stracić 20% żołnierzy. Więc 20% swojej armii tutaj stracę, więc nie wiem ilu stracę żołnierzy. Mam nadzieję, że nie więcej niż 20. Zresztą tak zawsze było przy ataku na tą bagienną wiedźmę, straciłem tam jakieś 16-15 żołnierzy, więc tutaj nie powinno być inaczej. No, to myślę, że armię odbuduję nawet teraz, znaczy w ciągu, jeszcze dzisiaj mi się uda, myślę, że zbudować tą setkę żołnierzy, żeby dobić do 200 i po prostu wyślę jednego generała z 200, z 200 żołnierzy i po prostu zaatakuję tego ziomka jeszcze dziś i myślę, że jeszcze dzisiaj poskładam ten filmik i go wyrenderuję. Dobra, jest licznik, a więc jest GG. Zostaje tylko ten przywódca kultystów na deser i tyle. Coś jeszcze tu jest do wykonania z tymi zarośniętymi ruinami, jakimiś księgami. Myślę, że coś jest, skoro one tutaj są. Ale najpierw pewnie trzeba pokonać tego gościa tutaj. Dobra, co to za raport z bitwy? Aha, to ci są, jeszcze tego nie pokazywałem. No to dobra. Zobaczmy, jak setka konnych sobie poradziły z 9 siewcami pożogi. Tak jest, wszyscy zginęli. Tutaj nie ma raczej na co już patrzeć, ponieważ wszyscy zginą. Dobra, ci zginęli, to jest najważniejsze. Reszta konnicy spisana na straty. Dobra, zobaczmy ten raport z bitwy. 65 łuczników, no oni są, mają troszkę większy atak niż żołnierze, więc na pewno trochę szybciej padnie ta, kurczę, bagienna wiedźma. No, let's go. Tak jest. Dwa ataki i GG. Zresztą przy 200 żołnierzach też by były dwa ataki i byłoby po zawodach. Na razie straciłem 4 żołnierzy. Pytanie, czy teraz stracę też 4? 7. Zostało 120 żołnierzy. No zaraz ciekawe, czy 120 żołnierzy i 30 i 60. 74, nie 76, 124 i 76 bodajże uczników. Ciekawe, czy sobie poradzi z tym gościem. Gdzie są ci ziomale? Tak jest, 124 i 76 uczników. Pytanie, czy sobie z nim poradzą. O! Straca pomiędzy 50 a 95. No to pytanie, czy ryzykować, czy nie.
jest ciekawe. No dobra, zaryzykuję, zresztą tych mieczy mam i tak pełno. Najwyżej stracę wszystkich żołnierzy i stracę trochę łuczników. No i wszystkich konnych straciłem. Okej, zobaczmy. Czy ja tutaj dam radę coś zadziałać? No myślę, że to przegram. Troszkę chyba niepotrzebnie to atakuję. Bo ci łucznicy myślę, że wszyscy zostaną wykończeni przez tego gościa. A później 124 żołnierzy myślę, że sobie nie da rady z tym gościem samemu coś zadziałać. No ale... symulacja twierdzi coś innego, no, że jest jakaś szansa, więc zobaczymy. No cieszyłbym się, gdybym to po prostu pokonał teraz, nie musiałbym się już bawić w wysyłanie, później znowu wracanie tutaj i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było go pokonać po prostu za pierwszym podejściem i tyle. Dobra, ciśnie nasz generał. Mam nadzieję, że zaraz go pociśnie, albo pocisnął generała. Zobaczymy. 124 żołnierzy i 76 łuczników wyborowych. Yeah! Po prostu yeah! No. Liczniku, pojaw się, krótko mówiąc. Co tu się dzieje ciekawego? Czy to będzie wygrana, czy to będzie przegrana? Na razie jest remis, można powiedzieć. No. Czy się licznik pojawi, czy się nie pojawi? Gadnemet, coś czuję, że to przegram. No, dawaj. Ten licznik do jasnej cholery. Jesus Christ, co za pojedynek. No. Czy to jest do wygrania, Jezus Maria? Come on. Come on, no! WTF! Co za emocje normalnie, jak na grzybach. No, ziomy! Gdzie jest licznik? Albo wygrałem, albo przegrałem. No do jasnej cholery, ile można czekać. Jezus, jeszcze się nie pojawiło. No Chryste, ile można czekać? O Boże, co to jest? No bez jaj. No, chyba to wygnał, skoro do tej pory jeszcze nie ogłosiło mojej porażki. To myślę, że to jest do wygrania. No pytanie, ile to będzie trwało? No Chryste. 50 tur? No god damn it, gdzie jest ten licznik? Nie, no to są jakieś jaja. Chryste, takiej walki to ja już dawno nie miałem. Bo ona po prostu tyle trwała.
Goddammit, ziomy, no co jest? Wygracie to, czy przegracie? No prysk, nie da można czekać. No Jezus, może się gra zapętliła po prostu i nie wie, czy to jest wygrana, czy to jest przegrana. No bez jaj, Chryste, ile można czekać na licznik. Jeśli się okaże, to przegram. Yes! Boże, nie wierzę. Zajebiście, ja pierdziela. Elegancko. Normalnie, w momencie, kiedy powiedziałem, ile można czekać na licznik, pojawił się licznik. Zajebiście po prostu, zajebiście. Nie muszę tego robić w dwóch podejściach. Skończę to po prostu za jednym zamachem. No chociaż tak jak mówię, błędem było to, że wysłałem najpierw żołnierzy na tych 150, na tych 80 siewców pożogi, a nie wysłałem tam 200 konnych, po prostu żeby ich pozamiatać, a później wysłać 200 żołnierzy na dobicie tego. Także 200 żołnierzy poszło się dmuchać, że tak powiem nieładnie. Co zrobić? Dobra, czy coś tu jeszcze do zrobienia? A, to już wszystko zostało wyczyszczone. No to GG. Misja zakończona, można wracać do domu. Elegancko. Jeszcze zobaczymy, jak wrócę na swoją wyspę, zobaczymy jeszcze ostatni raport Pelikana. No i zobaczymy, jakie nagrody dostałem. Mam nadzieję, że zaraz się przełączy to na moją wysepkę. Tak jest. Nowe zadanie. Dobra. Zobaczmy. No, uciekaj. Raport najpierw. Jest ten typek. Pytanie, czy ci goście w ogóle jacyś przeżyli, czy wszyscy zginęli. Dobra, ten ziomek atakuje. To było do przewidzenia, że on wszystkich zabije. Z pierwszym z atakiem na najsłabszy cel i pierwszym atakiem, to było do przewidzenia, że oni wszyscy zginą. Ale nie sądziłem, że 124 żołnierzy sobie z nim poradzi. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że przegrają. Dobra, typek ma 35 punktów zdrowia. Ile to będzie trwało? Co najmniej jakieś 5 tur, tak mi się wydaje. Uwaga! Zabił 9, no to szału nie ma. Widać, moi żołdacy w końcu mu zadadzą obrażeń. Zadają tak jakąś, nie wiem, 1/6 obrażeń na ten. 1/6, 1/8 może nawet obrażeń. To jest tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokładnie, to jest jakaś 1/8 obrażeń tego temu gościowi zadają. Co turę. Ginie co turę jakichś 9 czy tam 8. No to zobaczymy, jak to pod koniec będzie wyglądało. Myślę, że tych 124 gości to pokonało go tak na styk. Coś mi się widzi, że to tak ledwo co wyszło, że byłem go w stanie pokonać. Gdybym miał trochę ich mniej, na przykład setkę, to myślę, że bym go nie był w stanie pokonać, ale zaraz zobaczymy. No, zostało, mam setkę żołnierzy i połowę życia mu prawie zostało. No, teraz jest tak mniej więcej równo połowa życia, a ja straciłem 24 żołnierzy. Jak miał setkę, to by mi zostało mniej więcej 80 żołnierzy teraz. Dobra, jest setka. Ilu ich zabiję? 9. No tak 10 naturę zabiję, no to dobra. Ja potrzebuję jeszcze jakiś raz, 2, 3, 4 tur, żeby go zabić, to zostanie mi jakiś 60 żołnierzy, myślę, na koniec. Jeżeli dalej będzie zabijał po 10 naturę. Czyli myślę, że setka żołnierzy by sobie dała z nim radę. Bez problemu też chyba. Chociaż to zależy pewnie od tego, jaki on ma procent ataku. 75%. No to zależy też trochę od szczęścia po prostu, jak komputer wyliczy tą jego celność. Znaczy nie wiem, czy celność 75 to jest maksymalnie jego celność, czy on czasami osiąga 100% celność. Cholera wie, jak ten mechanizm działa celności, nie wiem szczerze mówiąc do końca. Czy 100% celność oznacza, że on zada maksymalną ilość uszkodzeń, czyli że zada 800 punktów obrażeń. No jeden żołnierz ma 90 punktów zdrowia, więc on zabijając 9, to praktycznie zadaje 100% obrażenia, czyli te 800 punktów. Bo 800 punktów to jest jakieś 8 żołnierzy. No, zabija 9, to nawet ponad to jakoś.
dziewięciu, no tak, 10 to jest 900 punktów, no to ładnie, to on zadaje, to zadaje za każdym razem te swoje 800 punktów obrażeń, bo jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby zabił mniej niż 9. Za każdym razem zabija 9 żołnierzy. Dobra, 64 zostało, ile to jeszcze zajmie? Dwie tury? Myślę, że jeszcze jest dwie tury jakieś spokojnie. Jest 9 tura, Boże Święty. Dobra, może nawet jeszcze 3, no jeszcze 2 nawet może. Nie wiem, czy zabiję go w ostatnim podejściu. Zostanie mi jakieś 40 żołnierzy, coś mi się widzi. No to mówię, tak na styk tych 120 żołnierzy dobrałem. Ilu zabiję? 9 znowu. No to mówię, zadaję maksymalne te swoje obrażenia, czyli 800 punktów na turę. Dobra, teraz ja... No dokładnie, jeszcze jedna tura co najmniej. Może nawet dwie. Biorąc pod uwagę, że ta ilość żołnierzy ciągle się zmniejsza o 9, więc teraz zostanie 30 paru. 37 żołnierzy powinno zostać. Teraz, jeżeli 9 zabije. Tak jest, 37. No i pytanie, czy go wykończą w tym podejściu, czy jeszcze będą potrzebowali jedną turę? Myślę, że jedną turę jeszcze będą potrzebować. Dokładnie. Chyba, że generał coś tam zadziała, on ma 120 punktów ataku. Dobra, no myślę, że GG w następnej turze jest. No ale zostanie mi 20 żołnierzy, a liczyłem, że zostanie 60, no to się trochę przeliczyłem. 28, dobra. Atak, atak, panowie. No mówię, czyli setka żołnierzy by sobie nie dała z nim rady. Na bank, on wykończyłby setkę łuczników, jakbym dobrał, no zginę. Jakbym dobrał setkę łuczników, by wykończył na dzień dobry i setkę żołnierzy by sobie z nim nie dała rady. Dlatego trzeba było ich przesłać trochę więcej. Dobra, zobaczmy ile dostałem doświadczenia i jakie nagrody. 500 drewna egzotycznego, 400 marmuru, 200 ludzi i 200 mięsa i do tego 5340 doświadczenia. 5340 punktów doświadczenia. Doliczyło to już? O, teraz doliczyło. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Polecam się i do zobaczenia przy następnych filmikach z Settlersów. Dzięki wielkie, na razie, hej!